Dzień dobry, dziadku. Dzień dobry, wnuku. Chciałbym z tobą porozmawiać na temat przemian, jakie dokonały się podczas twojego życia. Chodzi mi o historię właściwie życia, ale myślę, że każdy może wyciągnąć dużo ciekawych wniosków, obserwacji z tego rodzaju relacji. No chciałbym zacząć od twojej młodości, w Zadusznikach. To jest wieś niedaleko Włocławka. Pierwszy okupant zabrał nam ojca do niewoli i całe 5 lat ojca nie było. Natomiast na tej gospodarce moja mama gospodarzyła. To była dosyć duża gospodarka, kilkudziesiąt hektarowa. Ziemia była dobra, wszystko się rodziło. Zaznaczę, tak jak tutaj na Kaszubach, to buraki cukrowe się nie rodzą i pszenica, ale tam to się wszystko rodziło. Bardzo dobra dziadek, ziemia. Weź mi dziadek opowiedz z naszej prababci. By musiał opowiedzieć historię w czasie Niemców. W 1944 roku został nam dom spalony. No i teraz nas tam 8 osób mieszkało w tym domu. W pół domu ja mieszkałem z moją mamusią i ze starszym bratem, a w drugim pół domu tam jeszcze 5 osób było. W sieni, jak spojrzałem do góry, to byłem zdziwiony, że już gwiazdy widać i niebo czyste widać było. Czyli już dach ze słomy był spalony całkowicie i wiatr zerwał to, jak się paliło, i na podwórze pozwalał. Także jak ja zdziwiony byłem, że przez sień, bo to było wejście na strych, czyli inaczej na tą górę nazywaliśmy, tam była taka drabina. Jak spojrzałem, to zdziwiony byłem, nigdy w sieni nie widziałem czyste niebo i gwiazdy w nocy. A tu zobaczyłem, jak spojrzałem. No i mamusia mnie wyciągła, tego brata pchała i na tym podwórzu to było pełno, wiatr pozwalał, całe pryzmy, straż przyjechała, ale to w konie przyjechała straż taka, po ileś tam już prawie jak to spłonęło, to strażacy, ich się sąsiedzi zlecieli, no ale tyle, że jak się dobrze, że pozlatywali, to uratowali stodołę przed spaleniem i oborę przed spaleniem, tam gasili te pryzmy tej słomy palącej na podwórzu. Mieliście taki biały piec kaflowy był, czy taki gliniany piec mieliście? No to tam w tym czasie to był taki piec zrobiony, że można było na dole chleb piec, a u góry był komin, także tutaj... Ale ceramiką był obłożony, czy nie? Czy taki pobielany? Nie, to był z cegieł tam, takie wszystko przed... A pobielany był, nie? Nie, nie. Cegło, ceglane. Ceglane to wszystko było, także... Tylko ten cały dom był z bali sosnowych i to pełno żywicznych. To się to tak skajsowało, tylko ten komin. Niech ozdobach powiedz. Ozdoby, no to były ładne, mi się podobały, bo to były ładne obrazy. Takie kiedyś przed wojną, jak już stolarz robił, to coś pięknego. Jakie to obrazy to były? To były rzeźby, no, czy Matki Boskiej, ten był obraz poświęcony, czy Pana Jezusa był obraz i krzyż był, ale to ładnie były rzeźbione, a zegar był taki duży, stojący, to jak w szafie był. No ale to się wszystko, bo to z pięknego drzewa chyba, to był jakiś dąb czarny, czy co, bo to te obrazy, czy coś. Stolarze tak, oni to ręcznie to wszystko wyżłabiali w tym, to było piękne coś. Także ten jakoś tak to było, kiedyś się chlubili w takim ładnym, tylko że... A pamiętasz ten zapach, bo mówisz, że... A nie, to później tak, jak to po spaleniu, no to przecież... Dziadek,
Nie po spaleniu, przed spaleniem. Ten dom musiał mocno pachnieć. A ten, o Jezus, on był wyschnięty przecież, to jak on tam mocno pachniał. Z początku, no pewno, że tu żywice się czuło, taki zapach żywiczny, pełno żywiczny ten, ale bo to jak kiedyś domy budowali, czy coś robili, to z pełno żywicznego. Mieliśmy swoje, jak to się mówi, swoje te kury, to świnie mieliśmy, choć że ona pięknie gotowała, na przykład sama robiła makaron z tego ciasta, ale mówię, ten mąka za każdy razu, chociaż to była od młynarza, miała takie duże zeszoto, inaczej to sitko takie do mąki i zawsze musiała to przesiać. I wtedy ona zawsze tam stale albo na mleku, albo prawdziwe jajka od kury. I także ten makaron jak swoje zrobiła, to aż taki żółty ten makaron był. To jak... A co ty jako dziecko najbardziej? No to lubiłem te sztuki tak zwane. Bo na przykład oni, mamusia się potrafiła, czy siostra mamusi jeszcze jak razem mieszkali, to potrafili tak wszystkich podzielić. Jak golonkę była, to do tej golonki tak kawałek wątróbki, kawałek serduszka, wszystkiego po kawałku i flaczkiem to było zawiązane, uwiązane, że nie to, że jeden zjadł serduszko, a drugi zjadł wątróbkę, ale każdy po trochu miał tym flaczkiem owinięte to i ściśnięte i to tak się ugotowało, to taka sztuka. I w tym makaronie to taka pychota była. Ale to pysznie brzmi. Pychota taka była, że palce to musisz mi dziadek coś takiego raz zrobić. No, coś pięknego, to wspomnienia takie, no to są, były duże wspomnienia. Ta babunia, co pamiętam, mieliśmy koklusz, to ona znamy, ta babunia, co to zawał dostała, to nas prowadziła, aż het, tam było takie źródełko, to i to, żeby ten koklusz zgubić, to przeprowadzała nas po takich granicach na wsi i do tego źródełka, po tą wodę. Jak wróciliśmy, to ona na kuchni, na piecu, zawsze brała czerwony burak, ten jej dziurę w nim wyrżnęła i tam cukru nasypała i na piec to postawiła, takie 2-3 buraki. I no i wtedy pod wpływem temperatury on się tak nagrzał, że taki syrop, smaczny był syrop, z tego soku tych czerwonych buraków. I to żeśmy pili i babcia nam wyleczyła koklusz. Także zginął nam koklusz i żeśmy nie kasłali nic. Oni potrafili, wiedzieli jak to robić. I na przykład jak starsi ludzie wszystko wiedzieli. Jakoś mądrzejsze byli jak tu w mieście. Na przykład rękę miałem wybitą, ona mnie zaczęła, sąsiadka rozcierać leciutko. Ja mówię, no to nic nie, a naraz mnie szarpa, wyciągła i to wyskoczyło i już mnie przestało bolić. Oni potrafili wytrąconą rękę wprowadzić. Babcia śpiewała, nie? Oj, babcie to... Pamiętasz jakieś piosenki, które ona śpiewała? No ona, pamiętam, ale to ona to umiała ich setki, bo była taka rzecz, że moja babcia to taka była sprytna. Raz, że one umiały wszystkie śpiewać, nawet moje ten ciocie, mamusia moja, to za tymi babciami były wszystkie, nawet w chórach były te kościelne, bo one piękne głosy miały i pięknie śpiewały. I one, ta babcia nie umiała czytać ani pisać, ale ona jak potrafiła śpiewać, jakie pieśni piękne, to niesamowicie nam śpiewała. Ale żadnych tytułów już nie pamiętasz. No tam to ten coś tam pamiętam o tych, bo piasecznie na piasku objawiła się przy lasku Matka Boska Maria. I tam właśnie tam gdzie to ona tą piosenkę tak śpiewała, albo później jakoś też o takiej figurze, że kazał dziedzic spalić tą figurę. Jej obłożyli drzewem i wszystko, a ta
A czemu on kazał spalić? No, bo on nie był wierzący. Babcia moja piosenkę śpiewała o figurze. Też pamiętam to dobrze, bo to kilkakrotnie nam się to bardzo podobało. Ona śpiewała, że figura ten się nie spaliła i się nawet nie obkopciła. Bo o co tu chodzi? Dziedzic był niewierzący, a chciał zmusić tych ludzi z parobków i innych, żeby w niedzielę do niego do roboty przychodzili, a nie tam gdzieś pod jakieś figury chodzili. I zmusił parobków do drzewa, czyli w konie pojechali do lasu, przywieźli cały wóz drzewa i obłożyli tą figurę drzewem w koło i słomy tam jeszcze nakładli, żeby to łatwo rozpalić. No i także podpalili tą figurę. No i tak i później to się wszystko spaliło, a figura się nie spaliła, się nawet nie obkopciła. I to była z prawdziwego drzewa figura. Także to był naprawdę cud piękny i to babcia zawsze śpiewała. Mówiłeś o tym, jak przyjechałeś na samym początku do Rumi. Interesuje mnie, jakie były twoje pierwsze spostrzeżenia dotyczące Kaszubów? No jak to po prostu przyjechałem, tu mnie ściągnął prawdziwie to przez list mojego brata. No jak ja przyjechałem tutaj na te Kaszuby, tu zacząłem pracować, no jaka to spostrzeżenia? Takie spostrzeżenia, że tak jak w każdym innym miejscu Polski bym się znalazł. Takie same ludzie, takie same jak w innej części Polski. No i tak samo. A ta godka jak ci się podobała? No z początku nie rozumiałem tego kaszubskiego i dlatego się po prostu musiałem wsłuchiwać. A zresztą gdziekolwiek bym się nie ruszył, to gdziekolwiek bym się nie znalazł, czy u kogoś w domu, to zawsze było po tym kaszubsku rozmowa i także, no i także po prostu z kim byśmy nie, gdzie bym się nie ruszył na każdym kroku Kaszuby, także... Więcej no, ludzi mówiło po kaszubsku. Tylko, że teraz? W tamtych latach była ta różnica, że tak jakby czy Ślązacy, czy Kaszubi, tak jakby oni byli przez komunę, nie wiem, jak tam te władze tu działały, że po prostu jakby byli zastraszeni, tak, że nawet jak się na zabawie czy gdzieś, to byś nie rozpoznał, żebyś nie odezwał po kaszubsku, to byś nawet nie wiedział. Mało czy ukrywali ten język. Ukrywali ten język, ukrywali rozmowę, tylko rozmawiali po kaszubsku w swoich własnych domach. Ale tak, żeby publicznie w sklepie czy gdzieś po kaszubsku, nie, tylko godkę wstawiali na ten w rodzinie, w swoich grupach, którzy się znali, to po kaszubsku non stop. Właśnie powiedz, dziadek, czy wtedy chodzili w jakichś innych strojach kaszubskich? Jak ty przychodziłeś? Czy stroje się wyróżniały? Nic, w ogóle tu żadnych strojów. Coś, co ich wyróżniało oprócz mowy? No to było, wyróżnienie było w strojach i na uroczystościach. Na uroczystościach, na przykład moja żona jest Kaszubką i do dzisiejszego dnia nie wiem gdzie tam jest, przecież synowi Leszkowi chyba da wyhaftować. Na komunie świętą ładnie kurteczkę, tutaj hafty były kaszubskie, ona to podkreślała. Jak to się mówi, to kurtka? Taka marynarka, taka inaczej, marynarka. Marynarka. Była wyhaftowana po kaszubsku. Typowo ładnie była po kaszubsku. I to jeszcze tak pamiętasz. Takie no i tak i dziewczynki niektóre też takie o. Ale tak to, no i ten, może gdzieś jakieś, na
Jak ty sięgnąć do twojej pamięci, czym Kaszubi się wtedy wyróżniali, jak ty przyjechałeś świeżo, młodzik, to na pewno zauważałeś takie różnice, których byś się nie spodziewał. Nic nie pokazywali swoje, w ogóle tak jakby to w tajemnicy. Czyli tylko uroczystości, tylko rodzinie pokazywali. Tylko. I tam, wiadomo, nawet na moim weselu. Tabaka była? Co? Często tabaka była? A to tabaka, to tak, na każdym kroku było ten, że ten tytoń i chcemy losy zażyć, to nie zapomnę tu zawsze ten dołek tutaj i żeby ta bagernica to prawie to wszystko znałem, ale później oni wiedzieli, że ja jestem w porządku, to przy mnie i po kaszubsku gadali. Z początku to nie wiedzieli, czym ja pachnę, a jak już mi poznali, że jestem w porządku człowiekiem, że można ze mną żyć i można przy mnie wszystko pogadać, to normalnie tam, tak jakby, jak ktoś by doszedł z boku, to by nie zauważył, że ja nie jestem Kaszubą. Dlatego jestem już przeszło 50 lat i żonę mam Kaszubkę. No i ja się cieszę nawet, że tu jestem. Jakbym miał życie rozpocząć. A jak przyjechałeś, to tak... na pewno było coś takiego, że ty sobie pomyślałeś, no tego to my nie mieliśmy tam. Śpiewali po Kaszubsku. A pamiętasz o czym? To mało ten. To chcemy, tak jak popili, to chcemy losę wepić z tej maleńskiej butelki. Przyśpiewki takie bez brzmienia. Takie przyśpiewki, no takie o. To co jeszcze pamiętasz? No to takie, no. Ale tak to oni wprowadzali nawet, jak ja tam byłem gdzieś w gościnie u kogoś, gdy byłem w święta. No to po prostu, żebym nie był osamotniony, oni zawsze potrafili wynająć tak, żeby mnie to wprowadzić, to na przykład każdy po kolei musiał coś opowiedzieć, albo jakiś kawał, albo coś, albo zaśpiewać coś i każdy po kolei, także nie zawsze wprowadzali w to rodzinne, w tą rodzinną satysfakcję, żebym ja się nie poczuł, że tu między tymi Kaszubami jestem, czy między tą rodziną. Oni takie byli kochane, żebym tak samo się czuł jak oni w domu. A modlitwy po kaszubsku były tutaj? Nie. Po polsku? Po polsku. A śpiewali na święta po kaszubsku? Kolejne? Też nie. Też po polsku. Dopiero teraz te msze święto kaszubskie wprowadzili, to nie wiem ile to lat temu, ale tak to po kościoła czy gdzieś żadnej po kaszubsku, wszystko było ukrywane. Nigdzie nie słyszałem o żadnych śpiewach kaszubskich ani nic. A potem z czasem, jak dłużej byłeś, to coś się zmieniało trochę ten rząd coś robił dla tych Kaszubów w trakcie, jeszcze przed przemianą? Tam nie, tam to krótko, tam po prostu zastraszeni byli. Dopiero Kaszubi odżyli, jak jest tutaj, jak wszyscy, czyli po 89 roku.